ponieważ on pokazał, że jest człowiekiem niezłomnym. On jest mężem stanu. My nie wiemy, jakie plany, jakie kombinacje polityczne, jakie gry dyplomatyczne były przeciwko Białorusi i Łukaszence konstruowane. Nie wiemy i pewnie się tak prędko nie dowiemy. Ale my Polacy wiemy, że chodzi o to, żeby was pozbawić, Białorusini, waszego majątku. A macie go sporo. Nie jesteście dużym narodem, bo Białorusinów jest ile? 10 milionów? 10 milionów. Jesteście białymi ludźmi. Biały człowiek dla globalisty jest języczkiem uwagi. Piękną, czystą rasą. Bo jest przeważnie chrześcijaninem. Chrześcijaninem, czyli ma chrześcijański system wartości. I bazując na tym, że Jezus Chrystus jest dla nas wspólnotą, podszywając się, wrogowie, podszywając się pod chrześcijan, przejmą wasze aktywa. A przy okazji będą was straszyć, co tam pod ręką mają. Na przykład będą was straszyć muzułmanami. Bo to zawsze dobrze znaleźć sobie wroga i stworzyć go, i dorobić mu propagandową historię. Aleksander Łukaszenka, na razie nie widzę, żeby oddał Białoruś w niewolę. Ostatni test siły walki o wolność zdał celująco. To był okres straszenia społeczeństw COVID-em. My w Polsce byliśmy gnębieni. Na Zachodzie ludzie jeszcze bardziej byli gnębieni, przymuszani do szczepień, przymuszani do legitymowania się, do zakrywania twarzy. Tymczasem u was ta wolność miała zupełnie inny wymiar. I życie pokazało, że żadna to pandemia. Nie wolność, tylko rzeczywistość. Tak, że funkcjonujecie zupełnie normalnie. Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło. Nasi ludzie, znaczy nasi ludzie, to władza, która nami rządzi, padła totalnie na kolana i na pysk przed dyktatem światowym, przed Billem Gatesem, przed WHO. W Polsce doszło do wielu tragedii. W Polsce nie przez pandemię, której nie ma, ale przez procedury pandemiczne zabito 200 tysięcy ludzi. 200 tysięcy ludzi. Między innymi w październiku 2020 roku zabito moją żonę. Moja żona została zabrana do szpitala w śpiączce cukrzycowej. Nikt nie wybudzał ją z tej śpiączki. Od razu stwierdzono, że musi mieć COVID-a i podłączono ją do respiratora. Następnego dnia już nie żyła. Takie są procedury. WHO. Takich przypadków w Polsce było mnóstwo. Jednym z najbardziej dramatycznych wypadków w Polsce to była śmierć 11-letniego chłopca, który zmarł w karetce pogotowia na woreczek robaczkowy. Wożony od szpitala do 7 szpitala. Godzin. 7 godzin wożono go, ponieważ procedury covidialne nie pozwoliły przyjąć tego chłopca do szpitala. Młoda matka z dzieckiem, które w 9 miesiącu miało się urodzić, tak, zmarła, bo została przyjęta do szpitala. Mężczyzna umiera w szpitalu, na poczekalni, bo nawet lekarz nie chce do niego podejść. Dlaczego? To jest choroba. Dlaczego? To jest pandemia. Dlaczego? Pandemia znieczulicy, zniszczenia ludzi. Ale musimy powiedzieć, zawładnięcia. Dlatego, że nie ma tak zwanego testu na COVID. Nie ma czegoś, co sam twórca tego testu nazwał, że jest rzeczą bezwartościową. Co ponad w 50% przypadków, nawet nie wykonując testu, daje wynik pozytywny. Czyli nie pobierając próbki, test może wypaść pozytywny. Szanowni bracia. Bracia Słowianie. Jeśli by się tak zdarzyło, że przyjęlibyśmy w Polsce władzę, a do tego zmierzamy bezwzględnie. Odwracamy sojusze, ponieważ celem światowego żydostwa jest wojna, która wygubi Słowian. To jest ich cel. Ja wiem, siedząc tu pod namiotem,
w takich warunkach, jak jesteśmy, w rozgłośni czy w kanale YouTube'owym, nie możemy być dla Was do końca wiarygodni. Ale my, Polacy, straciliśmy wszystko, co było wypracowane przez naszych rodziców. 800 zakładów pracy, kopalni, dużych, hut, dużych, nie mówimy o małych. Stoczni, wielkie, gigantyczne. Straciliśmy banki. Jesteśmy zadłużeni na ogromne pieniądze. Nawet w tej chwili nie potrafię Wam powiedzieć, jakie. To już idzie w biliony dolarów. Ocenia się, że zadłużenie w tej chwili państwa jest tak wielkie, że gdyby każdy Polak w Polsce sprzedał swoją nieruchomość, czyli dom, mieszkanie, gdzie mieszka, to ledwie by starczyło na ten dług. To znaczy, że my tych rzeczy nie mamy i będziemy musieli je spłacić. Między innymi przez podatek katastralny, czyli podatek od mieszkań. W okresie swojego życia będziemy musieli oddać tyle pieniędzy, ile warte są te nasze rzeczy. Tego się nie da oszukać. I jesteśmy manipulowani, oszukiwani, nie pokazuje nam się prawdy. Rozmawialiśmy z Białorusinami przed ambasadą Białorusi w Polsce, kiedy były wybory i wielu z nich było zachwyconych. Mówiło tak, tam i co z tego, że na kredyt? Macie mieszkania, samochody, a my tego nie mamy. Niestety, my to mamy tylko pozornie. Dlatego, że w tej chwili mnóstwo ludzi musi wykonywać jak pieski cyrkowe to, czego oczekuje od nich rząd, ponieważ boją się, że stracą za chwilę pracę. Nie mogą się postawić systemowi, nie mogą powiedzieć basta, nie zgodzić się na niegodziwość, na oszustwa, na fałszywe procesy sądowe i wyroki, bo stracą pracę, a wtedy stracą możliwość spłacania kredytu. A jak stracą możliwość spłacania kredytu, to stracą to, na co przez tyle lat pracują i w kredytach to spłacają. To jest okrutny mechanizm niewolnictwa. To są kraty, za którymi się stoi, a których nie widać. Jesteśmy uwięzieni, jesteśmy w więzieniu, którego nie możemy dotknąć, nie widzimy i nie czujemy. Dostrzegamy go tylko mentalnie, naszymi zmysłami. Dlatego stawiamy ważne pytanie. Co musi się stać, żebyście wy, naród słowiański, dostrzegli to niebezpieczeństwo, żeby roznieść te informacje, żebyście wykorzystali mądrość, a raczej głupotę, która zniszczyła nasze państwo, nasz naród? Na pewno musicie sobie uzmysłowić, kto jest wrogiem Białorusi i Białorusinów. Wrogiem Białorusi i Białorusinów są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Wielka Brytania, Wall Street, City of London. To jest wasz śmiertelny wróg. Ich finansiera. My to już wiemy. My doświadczamy. Powiem wam taki przykład. Od 1945 roku do roku 1989, czyli do tak zwanej przemiany politycznej w Polsce, przybyło w Polsce na stałe 14 milionów ludzi. W 1989 roku było w Polsce 38 milionów ludzi. Od 1989 roku do dnia dzisiejszego minęło 33 lata. Dobrze mówię? 33 lata. I nie przybyło ani jednego Polaka. Wręcz ubywa. A nawet ubyło. Bo wyjeżdżają. I to jest program gospodarczy i polityczny, który ma za zadanie doprowadzić, żeby nas było jeszcze mniej. A nas powinno być, Polaków, 90, może nawet 100 milionów. Tak jak Turków. Zaczynaliśmy w 1945 roku na tym samym poziomie demograficznym, co Turcja. Turków jest 100 milionów, nas jest 37-36 milionów. Musicie stworzyć w sobie
taki barometr. Barometr, który będzie wam sygnalizował: uwaga, kłamstwo, uwaga, niebezpieczeństwo, uwaga, oszustwo. Dorotka, podejdź, poproś, żeby... Nie, nie... No ci co gadają, nie wiem. Nie... Nie łykajcie pięknie skonstruowanej filmowej propagandy Zachodu jako prawdy. Prosimy was, żebyście nie popełnili, żebyście nie wpadli w ten sam grzech i błąd, w który wpadli moi rodacy, Polacy. Pomyliła im się rzeczywistość telewizyjna, serialowa, z rzeczywistością, w której żyją. Gdybym mógł przyjechać do waszego kraju, a nie mogę, ponieważ ciążą na mnie zarzuty prokuratorskie, mam kilka spraw sądowych, mamy nie mogę... zakaz opuszczania tak. Polski, po prostu. To byśmy przyjechali do Mińska i byśmy w Mińsku zorganizowali wiec poparcia dla Aleksandra Łukaszenki. Byśmy się prali z waszymi niezależnymi dziennikarzami, tak zwanymi niezależnymi, tak jak już to zrobiliśmy w Polsce, laliśmy ich po mordach, wyzywaliśmy ich, idziemy na krótkie zwarcie, bo nie ma czasu na żadną dyplomację. Tam w Mińsku Białoruskim chciałbym dopaść jednego z waszych sztandarowych, tak zwanych opozycjonistów antyłukaszenkowskich i obić mu mordę, tak żeby sobie przypomniał wody płodowe. Bo jest bandytą, podżegaczem wojennym jest. Nie miejcie żadnych złudzeń, że będzie lepiej, że ktoś się pochyli nad waszym losem. Macie zostać zakuci w kajdany. Widziałem człowieka, który na wiejskiej w Warszawie, karmiony przez żydowski reżim polski, 23-letni, jak on się nazywa? Stipan Putiła. Niejaki Putiła? Niechta. Co za gnoje? Co za zdrajca? Co za zimny, cyniczny bydlak, który się już nauczył żyć na cudzy koszt? Bo co on może powiedzieć, taki 23-letni skurwysyn? On już się nauczył, że pieniądze wpływają do niego gęstym strumieniem z każdej strony. On musi tylko zdradzić swoją ojczyznę. I ten drugi pederastek z Rosji... Duć! Gdybym wiedział, kto to jest, to bym mu obił mordę, bo się wpakował w moją manifestację, za którą byłem odpowiedzialny. Nie wiedziałem, z kim rozmawiam. Jest nagranie. Nie miejcie litości do nich. Trwajcie przy Łukaszence. Stwórzcie blok polityczny poparcia dla Aleksandra Łukaszenki. Stwórzcie go oddolnie. Tyle waszej wolności, co żywy Aleksander Łukaszenka. Przecież on nie będzie żył wiecznie. My wszyscy mamy kres swojego żywota przed sobą, gdzieś tam. Aleksander Łukaszenka ma 68 lat, tak? Za 10 lat będzie mężczyzną 78-letnim. Biologia u niego jest dobra. Mózg tak samo. Dobre produkty. Tak, ale będzie miał 78 lat. Za 20 lat będzie miał 88. Więc powiem tak. Macie przed sobą dar 20 lat spokoju. O, będą was rozgrywać, napuszczać i dalej. Aleksander Łukaszenka obronił was przed kryzysem, przed wojną, przed biedą, przed nędzą. Przed COVID-em. Ja wiem, my też mieliśmy w 89 roku histerię konsumencką. Też chcieliśmy tak żyć, jak widzieliśmy w serialach amerykańskich. I jak widzieliśmy, wyjeżdżając na zachód. Tak. Widzieliśmy oczywiście nieprawdę, bo wyjeżdżaliśmy na dorobek. Bo ci Polacy, którzy wyjechali na prawdziwą emigrację, to wiedzą, jak smakuje emigracyjny chleb, jaką cenę zapłacili za emigrację. Odważyliśmy się zrobić to nagranie dla was, bo mamy też swój interes.
Nasza niepodległość jest związana z waszą niepodległością. Nasza niepodległość jest związana z waszą siłą narodową i z waszym trwaniem przy wartościach sławiańskich. Wierzymy, że więcej nas łączy niż dzieli, bo dzielą nas tylko politycy. I propaganda. Spotykając się z normalnymi ludźmi, normalnie rozmawiamy, lubimy się, jesteśmy w stosunku do siebie życzliwi, rozumiemy podobne dowcipy, mamy podobny sposób rozumowania. Jest nam po prostu dobrze. Powiem wam taką historię. W 90 którymś roku wasz przywódca, Aleksander Łukaszenka, wasz prezydent, miał spotkanie polityczne w fabryce traktorów w Mińsku. Zjawił się na tej konferencji prasowej dziennikarz z Polski, z tak zwanej Gazety Wyborczej, jest żydowska, antypolska gazeta. I w pewnym momencie ten gnojek zadał pytanie panu prezydentowi Łukaszence, a co z prawami człowieka na Białorusi? Pan prezydent Łukaszenka, chyba wtedy to były początki jego prezydentury, popatrzył na tego dziennikarza i pyta się, a pan z Polski, tak? Tak, odpowiada dziennikarz z Gazety Wyborczej. Aha, odpowiedział wasz przywódca. Powiem panu tak, proszę przyjechać do mnie za 10 lat, kiedy wy już Polacy wszystko oddacie za darmo, na przykład my tu jesteśmy w fabryce traktorów Mińsk. Wy macie wielką fabrykę traktorów Ursus. Jeszcze z tamtego wieku, z XIX, za przeszłego wieku. Fabrykę traktorów Ursus, która była jedną z potężniejszych fabryk traktorów na świecie. I której produkty do dzisiaj jeżdżą i pracują na polskich polach, nie tylko na polskich. I są wysoko cenione. I jak pan przyjedzie do mnie za 10 lat, jak ta fabryka waszych traktorów już nie będzie istnieć, to porozmawiamy sobie wtedy o prawach człowieka w Polsce. Kochani, po fabryce traktorów Ursus w Polsce nie został kamień na kamieniu. Wszystko zostało zburzone i zaorane. Premier Polski o nazwisku Bielecki, polskojęzyczny premier, chwalił się, że jego największym osiągnięciem politycznym, a zarazem najtrudniejszym osiągnięciem politycznym było tak przekonać klasę robotniczą zakładów mechanicznych Ursus produkujących traktory, że oni sami spontanicznie zniszczyli to, co stworzyli. Stworzyli najnowocześniejszy zakład produkcji silników ciągnikowych. I oni go zniszczyli, ponieważ on im wmówił, że ta produkcja jest nierentowna i nikomu niepotrzebna. I ja rozmawiałem z brygadzistą z tych zakładów w 2016 roku, który już dojrzały, starszy mężczyzna, płakał, że on był idiotą, że nikt mu nie powiedział, że on niszczy siebie niszczy, że gdyby wiedział wtedy, w tym 89, 90 roku, do czego to prowadzi, to by się zapisał do ZOMO. ZOMO to takie wasze OMON. Wziąłby pałę policyjną i po tych korowskich mordach lał do utraty tchu. Korowski, wytłumacz, co to znaczy. Już tłumaczę. KOR to jest taka wasza opozycja, na której stoi ta malowana lala Ciechanowska, czy jak ona się tam nazywa? Cichodajska. Z której robią dziewice, zawsze dziewice, świętą wam z niej robią. My, Polacy, mamy porachunki z taką kobietą na Białorusi, która się nazywa Angelika Borys. Ona udaje Polkę, ale my ją za to udawanie rozliczymy, krótko ją za pysk złapiemy po przejęciu władzy, bo ona również judzi, ona przed wojny. I po przyjęciu władzy zapakujemy w kontenery całą telewizję Bielsat i wyślemy waszemu OMON-owi, żeby mieli się na czym ćwiczyć. Utrzymanie telewizji Bielsat w Polsce kosztuje 55 milionów złotych. Przepraszamy was za Bielsat. 55 milionów złotych rocznie. Ja się pytam, co tyle kosztuje?
Ja wam powiem. Tworzenie armii funkcjonariuszy propagandowych tyle kosztuje. Jedni robią, dostają więcej, drudzy dostają mniej. Różnie bywa. Oni będą gotowi, kiedy zabraknie prezydenta Łukaszenki, zabraknie ludzi, którzy stali przy nim, oni będą gotowi, przygotowani, wsparci przez wszystkie światowe media. Ba, wsparci przez Nagrody Nobla. Tylko patrzeć, jak ta wasza kurwa z Białorusi. Przepraszam. Ale mam prawo tak powiedzieć. Jeśli się nie podoba, proszę z powództwa cywilnego podać mnie do sądu. Dostanie Nagrodę Nobla. Pokojową. Bo to ją uwiarygodni. Mało do tego. Jakiś wasz pisarz dostanie Nagrodę Nobla literacką. Już dostał. Aha, już dostał. Aleksijewicz. Zobaczcie. To jest antysystemowy. Za chwilę jakiś aktor. Aktorzy to dziwki do wynajęcia. Aktorki też. Który powie, że nie lubi Łukaszenki, dostanie Oscara. Bo taką świetną rolę zagra. Tylko nikt nie będzie wiedział, w którym miejscu on tak świetnie gra. Za chwilę wam wystrugają z banana, jak to się u nas mówi, cudnego białoruskiego homoseksualistę, który będzie cierpiał za miliony. A taki będzie piękny. A jego głównym zainteresowaniem będą wasi mali synkowie. Białorusini, nie dajcie się. Przeszliśmy już tu na drogę. Tych polach Grunwaldu. Przepraszam, Marcin. Nie. Tu na tych polach Grunwaldu w 1410 roku pokonaliśmy zjednoczoną Europę. Pokonaliśmy Unię Europejską. Złamaliśmy kręgosłup tak zwanej cywilizacji łacińskiej. Ta cywilizacja łacińska niesie za sobą śmierć, zniszczenie i patologię. Wytłumacz, dlaczego pozwalamy sobie na porównanie w ówczesnych czasach użycie zwrotu Unii Europejskiej? Oni to wie. No bo zakon krzyżowców i rycerstwo europejskie to była Unia Europejska. Oni tu szli na wezwanie pod jednym sztandarem. Pod jednym sztandarem. Ironia jest taka, z przekonaniem, że na naszych sztandarach też była Matka Boska, Matka Chrystusa. Na ich sztandarach też była Matka Boska, Matka Chrystusa. I okazało się, że ich Matka Boska była fałszywa, bo nasza wygrała póki co. I za kilka dni tutaj, na tych polach Grunwaldu, będzie odsłonięty pomnik, figura Matki Boskiej Grunwaldzkiej. To jest nasz rozpaczliwy gest. Zaklinamy rzeczywistość, bo taka Matka Boska nigdy nie powstała, Grunwaldzka. A powinna była. A powinna. Więc bracia Sławianie, skoro potrafiliśmy pobić Europę w 1410 roku, obronić słowiańskich wartości, wy jako wielkie księstwo pieczętujące się pogonią i my jako korona polska, to się musi jeszcze raz dać udać. Jeszcze raz musi się udać. Mamy obieg informacji zupełnie inny jak wtedy. Dzięki takiemu medium, dzięki Mirce, docieramy do was. Obiecuję wam, że jeżeli tylko zakończymy nasze procesy, zjawiamy się w Mińsku białoruskim i robimy wielki wiec poparcia dla Aleksandra Łukaszenki i nie będziemy mili. Nie będziemy mili. Przyjdziemy lać waszą opozycję. My, rodacy kamraci, uzbrojeni w policyjne pały. Przyjdziemy to zrobić. To będzie nasz gest, nasze podziękowanie dla waszych rządów i waszej polityki. Ja wiem, to jest szokujące, co mówię. Ale my znamy efekt ich działania. Efektem tego działania są samobójstwa w Polsce, rozpady rodzin, nędza i horyzonty straszliwe dla nas. Ludzie, którzy nie mają czasu, którzy uciekają za pracą, bo jeżeli tylko nie pozwalają się stłamsić systemowi, mają w życiu bardzo źle. Ludzi, którzy mają kręgosłup moralny i nie mogą funkcjonować, bo ten kręgosłup moralny sprawia, że nie mogą przejść przez sito, przez te niskie progi podłości. Możemy o Polsce powiedzieć w bardzo przykry sposób. Polska
to kraj, w którym starzy umierają, a młodzi zeń wyjeżdżają. I niestety może się też stać tak, bo taka jest w tej chwili polityka państwa, niezgodna z naszymi dobrze pojętymi interesami, z polskim interesem narodowym, że staniemy się ukropolin pod władzą żydowską. Z ukraińskimi nadzorcami neobanderowskimi. Tak może być. Tak może być. Wtedy niestety będziemy jako państwo waszymi wrogami. Ale my, normalni ludzie, tego nie chcemy, nie popieramy tego. Chcemy normalności. Prosimy was, Białorusini, wy też walczcie o tą normalność. Nie pozwalajcie tak zwanym antyrządowym organizacjom, które pięknie mamią was, by przyjęli wasze dzieci, wasze umysły, wasze państwo. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że ta mała lokalna wojna, którą nam tutaj pichcą, ma za zadanie nie tyle pobić Rosję jako taką, tylko przejąć ją, żeby ta Rosja, ta Białoruś, ta Ukraina, ta Polska, ta Litwa, ta Estonia, ta Łotwa były zaciągnięte do wielkiej wojny przeciwko Chinom. Czyli mamy perspektywę przed sobą permanentnej wojny. Bo ta wojna przeciwko Chinom, Amerykanom się śni po nocach. Oni o niej marzą, oni nie mogą jej na razie przeprowadzić. Czyli ten sojusz słowiańsko-chiński, który my będziemy montować i tworzyć, jest gwarantem naszej wolności, naszego dobrobytu. Chciałem się wam również wytłumaczyć. Tak, pobiłem Białorusina w Bydgoszczy w maju 2021 roku. Pobiłem go dlatego, nie dlatego, że jest Białorusinem. Dlatego, że człowiek wytatuowany, z paznokciami pomalowanymi na czarno, z gwoździami na twarzy, w uszach, rzucił się do mnie z rękoma, bo nie podobało mu się moje zdanie na temat Poczybuta, tak się nazywa? Tak. Bo Poczybut to jest neobanderowiec. Nie Poczybut. Poczybut to dziennikarz jest. Tak, to o tym mówię. Tak? Ten dziennikarz Poczybut był... Gdzie w Azowie, tak? Tak. Nie, to chodzi o... Nie Poczybuta, to było o Protasiewicz. Dobra. Protasiewicz. A jeden wal drugiego. Protasiewicza. On się do mnie rzucił z rękoma na ulicy w Bydgoszczy. Chciał mnie przekonać... Rękami, że ja nie mam racji. A wcześniej brał udział w nielegalnej manifestacji, którą polska policja rozwiązała. On zobaczył mnie, poczuł się dobrze i rzucił się do mnie. Nie mogłem go uderzyć, ponieważ ja jestem człowiekiem wyszkolonym w sztuce walki i nie mogę się bić. Ale został przeze mnie zagazowany. Potem się dowiedziałem, że zagazowałem go za to, że jest Białorusinem. I takie mam oskarżenie prokuratorskie. Ja go nazwałem zdrajcą ojczyzny. Ponieważ on tu w Polsce dostaje stypendium tak duże, że niejedno polskie dziecko chciałoby mieć takie pieniądze co miesiąc. Studiuje tu za darmo, na Uniwersytecie w Toruniu. To jest funkcjonariusz żydoamerykański. On wam przyniesie śmierć, wojnę i biedę. I on nie mógł mnie oskarżyć z powództwa cywilnego, więc dołączono jego wydarzenie do wydarzenia, które się odbyło w innym mieście, w listopadzie tego samego roku, czyli kilka miesięcy później. Bo trzeba nam rodakom, kamratom w tym momencie i mnie, nazbierać dużo elementów oskarżeń, żeby nas wskazać. Żeby zrobić z nas niebezpieczny, dziwny element. Więc jak tylko załatwimy tę sprawę, szanowna miłka, Marcin, ja i Marcin, obiecujemy wam. I Mirka. Że przyjedziemy do Mińska Białoruskiego, z wiecem poparcia dla polityki Aleksandra Łukaszenki. I każdemu, komu się to nie będzie podobało, wytłumaczymy naszą rację. Słownie, gestem, czynem, ponieważ zależy nam, żeby Białoruś nie stała się żydowską kolonią amerykańską.
bo wtedy już po nas całkowicie. A tak w Polsce, i tym byśmy zakończyli, tak w Polsce, co mądrzejsi ludzie kombinują, jak uciec na Białoruś i poprosić o azyl polityczny. Jak żyć. Dlatego wybudowali nam taki wielki mur na granicy. Dziękujemy Ci, raz przyjęłaś tutaj. Dziękuję Wam, dziękuję. Cieszę się, jestem z Wami. Wiele Białorusinów również szanuje Was, Wasze poglądy i też mają bezpieczeństwo w tym, że ktoś w Polsce myśli naprawdę zdrowo. Dziękuję wszystkim za uwagę. Niech żyje wielka i silna Białoruś. Niech żyje wielka i silna. Wiecie, i wolna. My tu jeszcze w Polsce mamy taki problem. Ponieważ Wielkie Księstwo Litewskie, my w Polsce, znaczy nie my, dużo Polaków myśli, że to Litwa. A dzisiejsza Litwa to dawna Żmudź, a Wielkie Księstwo Litewskie to wy! To wy! I my tutaj bardzo intensywnie pracujemy, żeby z tego lingwistycznego błędu wyprowadzić naszych rodaków. To nie jest łatwe, bo jak to mówią Polacy, to Litwini czy Białorusini? No to my mówimy Białorusini, no to dlaczego Litwini? No bo tak się nazywa, tak się wtedy nazywaliście. No. I Jagiełło, król Polski, Władysław II Jagiełło, który zmarł w Gródku Jagiellońskim, a Gródek Jagielloński to jest miejscowość, w której się wywodzi moja rodzina. Nazywam się Olszański. Ten król Polski mówił po białorusku. Mieliśmy króla Białorusina. Nie da się ukryć. Czołem. Czołem. Czołem Wielkiej Białorusi. Czołem. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć. 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 Śmierć.